Święte drzewo Mikeli. Lecimy dalej z Elden Ring, proszę państwa. Na początek kontynuacja questa, który rozpoczął się już w Kelid. Jesteśmy tutaj na płaskowyżu. No i znalazłem tutaj tą panią od Walkirii. We meet yet again. The arm you gave me truly is a thing of wonder. It feels just like my own. Even handling a sword. Perhaps it is foolish to say this to you of all people, but I am sure of my skill with the sword. Thus, I would have you call upon me in battle, should you ever have the need. Dobra, super. Super, i teraz podobno, tutaj musimy z nią właśnie porozmawiać, i teraz podobno ona będzie tutaj. I to będzie też związane z tą Malenią, bo to jest ta sama jakby proteza, nie? Którą ma Malenia. No i zobaczmy, czy ona gdzieś tu jest i jest. To think we'd meet in such a place. What could your purpose possibly? No. I know well enough who you are. And what I know is good enough for me. Call upon me again in battle. Should you have the need. I'm searching for a fort to the north of the ruins. I heard the master of the fort was given a medallion that allowed him to visit the Halig tree. Indeed, I believe that is where Malenia will be found. The Halig tree is hidden somewhere in these northern lands. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Więc ona nam tutaj mówi, w jaki sposób dotrzeć na tą krainę. To jest też mega ciekawe. My to zrobiliśmy troszkę już wcześniej. I tutaj, właśnie w tym mieście, będzie można odblokować dostęp do tego sekretnego jakby miasta, krainy, zwał jak zwał. Także będzie ciekawie. To jest cel, myślę, że na ten odcinek. Natomiast tu jeszcze byłem w kilku miejscach, odblokowałem sobie po prostu szybką podróż i też kilka miejsc, które warto już odwiedzić teraz, więc no cel na ten odcinek, myślę, że dotrzeć do miejsca, gdzie będzie Malenia, jeśli się uda już, ale zawalczyć z nią to nie będzie na pewno takie hop-siup. Co my tu mamy? Srebrna lustrzana tarcza. Ona się rusza. Kurde, ciekawie. Czyli tutaj nie było łzy żadnej. No to to już mamy. To już mamy. I teraz tak, tu jest jeszcze skarb. Tu mamy jeszcze troszkę bossów. Możemy sobie przejść, myślę, do tego bossa. Tu jeszcze mamy w ogóle mega fajnego. To dobra. Zbierzemy sobie ten skarb najpierw. Myślę, że najpierw kilku tutaj bossów na przetarcie. I później pójdziemy na to miasto, bo tutaj będzie trzeba odblokować w jakiś magiczny sposób przejście. Tu już się byłem rozejrzeć i jest nasionko. No tych nasionek już troszkę mamy. Chyba to będzie czwarte, nie? To będzie już czwarte, ale hajb jest ogromny, hajb jest ogromny. Już powoli Malenia, już powoli Malenia. Cztery. To jeszcze jedno do butli. Natomiast wiecie co? Ja bym musiał tutaj koordynaty zmienić. Niestety. Mapka akurat, moim zdaniem, mapka akurat by mogła być w każdym momencie dostępna. Najwyżej zginiemy, nie? Najwyżej po prostu zginiemy i tyle. A to przejdziemy sobie z tego. Wewnętrzna. Tak, przejdziemy sobie z tego i pójdziemy tutaj. I tam jest jeszcze wejście do takich kopalni, ale te kopalnie sobie zrobimy może innym razem, jeszcze na takim jednym zbiorczym. Zobaczymy, bo tutaj jest naprawdę dosyć ciekawa ścieżka po tym jeziorze. Jest dosyć ciekawe i tutaj trzeba było już użyć tego kamiennego klucza. Więc ja go sobie tam użyłem. Jeszcze też pamiętam o tym łajnożercy, bo z nim też będzie ważny kwestik, żeby go dokończyć. Jeszcze o nim pamiętam, ale to spokojnie, spokojnie. Jeszcze nie kończymy, jeszcze daleko. Naprawdę jeszcze daleko.
To prawda, tu się wszystko już zawiązuje, jeśli chodzi o akcję, ale jeszcze daleko. Troszkę już też mi piszecie w komentarzach, więc mniej więcej co tu robić, to już powoli, powoli wiadomo, ale patrzcie tego, nie? Majstra. Patrzcie tego majstra, wielki żmij. Theodorix. No i jak tam moja katana na plus 10? Taka OP? No naprawdę jest OP. Więc tutaj w Eldenie już się nawet nie patyczkujcie. Jak są jakieś możliwości najmocniejszej broni, nie wiem, cokolwiek, ulepszania, róbcie to. Nie patrzcie, że jakiegoś tam bossa robicie na dwa hity, bo takiego nie robicie na dwa hity i przyjdzie taki opcjonalny, który będzie naprawdę rzeźni. Nie ma co się szczypać. Po prostu nie ma co się szczypać. Okej. Gdzie on tutaj ma oko? Jak macie jakieś możliwości, to ulepszajcie. Elden wam nie wybacza, to wy też nie wybaczajcie. Dobra, dobra, uwaga, on coś tam kmini. Pewnie tym gargulcom można było odkroić ogon, ale akurat mi się nie udało. Temu żmijowi to nie wiem, chyba nie. Potężny żmij, potężny. 200 tysięcy. Ponad 200 tysięcy, nie? Za takiego majstra. Dobra. Nowa smocza, ale to możemy sobie zbiorczo później sprawdzić. Jeszcze pójdziemy na awatara, bo tam jest jeden awatarek gnijący. No to myślę, że jeszcze tutaj sobie rozdamy punkciki, bo te punkciki naprawdę strasznie lecą. Warto mieć tego skarabeusza, wam powiem. Warto mieć. Tu pójdę jeden, chociaż wytrzymałość, a niech będzie trochę staminy teraz. Chodzę sobie ze 170 tysięcy i nie mam... A nie, posiadane, to jeszcze jeden powinien wejść. Dobra, 170 to coś dużo, nie? To jeszcze nie. To jeszcze jeden. No tutaj ładne skalowanko idzie. 580. A drugi 611. Dobra, to widzimy się na tym awatarku. Dobra, pomniejsze złote drzewo. Gdzie jest wspaniały awatar? Dzień dobry, dzień dobry. Jak się mamy dzisiaj? O nie, szkarłatny. No widać, że... że nie będzie łatwo. Widać, że nie będzie łatwo. No to jest ten taki, jak był w Smoczej Krainie, nie? Ciekawe, co nam dropnie taki gnijący. Najlepsze, że on może nam przylutować nawet jak leżymy. To jest niezłe. Dobra. Troszkę w tą manę warto było iść. O panie. O panie. Dobra, pięknie. 192 tysiące. Cierniowa i rozerwana kryształowa. Dobra, one są gdzieś tutaj, nie? Rozerwana kryształowa. A, to jest ta sama. To jest jakiś wybuch, ale nie chcę wiedzieć. Cierniowa pęknięta. Kolejne ataki są coraz silniejsze. To jest niezłe. No, ciekawe, czy już mamy wszystko, nie? Ciekawe, czy już mamy wszystkie awatary. Może jeszcze gdzieś będzie. Tu już ogarnięty.
No, chyba nie. Możliwe, że mamy wszystkie awatary zrobione w całej grze. Ciekawe. No to idziemy tutaj. Na to hardkorowe miasto. Zobaczymy, jak tam w ogóle to zrobić. Natomiast jeszcze tutaj jakiś punkcik. Może w witalność jednak. 60 witalność. Umysł 93. Dobra, niech będzie. Bo czasami po prostu nie wrzucam w talizman, nie? Z tego czerwonego oka. Lilia Mikeli. Okej. Złoty run. I teraz tutaj jest jakaś bariera, nie? Tutaj jest bariera. I musimy zapalać jakieś latarnie. Chociaż nie wiem, czy to jest bariera, czy nie. Musimy zapalać jakieś latarnie. A tak jak to było w tym magicznym mieście w Kelid. Coś takiego. Można tu jeździć, dobra. Czyli tu wszystko zamknięte. Oj, tutaj też. Tu jest chyba główna brama w ogóle. Tak, tu będziemy musieli to otworzyć. Zamknięte pieczęcią. I zobaczcie, tu są takie właśnie... Właśnie dzwonnice, nie? Trzeba by tutaj wskakiwać. No, ogarniemy temacik. Tu jest jeszcze... Sprawdź. Oświetl 4 figury w wiecznym więzieniu. Też bym mógł wejść. Ale to w wiecznym więzieniu? A nie mogę tu? Teraz zobaczymy. Czy tutaj na przykład nie mogę tego też otwierać? Zaraz się przekonamy. O, tu widzę na przykład jakieś drapki. Do zrobienia, nie? To wiecie co? Tu fajnie by było z buta łazić, ale... Tu jeszcze jakiś przedmiot. Stary kieł. Tu fajnie by było z buta troszkę podejść, bo... Łatka to się szaleją, najadła i koniec. Dobra, idę z buta. Chociaż tu się nie da. Dobra, pięknie. I teraz tak, no nie wiem, czy tam jakoś przejdę, ale spróbujemy. Czy ja muszę wejść do tego więzienia bardziej, nie? No zobaczymy, przekonamy się. Ale ta płotka, jak wskakujemy na nią, to taką masakrę robi, bo przerzuca nas po prostu w inne miejsce. Zobaczymy, czy trzeba wejść do tego więzienia? Tak, trzeba wejść do więzienia. Dobra. No to okej. Czyli wchodzimy sobie po prostu do tego więzienia. I wtedy cztery te rzeczy trzeba odpalić. No to... Zaraz damy radę. Tu jeszcze zobaczcie, zbroja czarnego noża. A, to jest naprawdę fajna. To widzimy się przy pierwszym miejscu, nie? Dobra, jesteśmy w tym więzieniu. I teraz nie mogę używać płotki, nie? Jest naprawdę masakra, wam powiem. Ale dobra, ciśniemy, bo mniej więcej tutaj... Ogarnąłem sobie te ścieżki. Dobra, dobra, tu musimy iść. Bo jest jakaś drapka, nie? Jest jakaś drapka. Musimy teraz cały czas patrzeć na drapki. Tam jest drapka i są takie podświetlone właśnie miejsca z tym... z tą drabiną, więc... damy radę. Dobra, tu powinna być pierwsza. Pyk, i jest. Rozpal ogień, nie? Wspaniale. Teraz jak się dostać do kolejnej? No tam jest niby... kolejna drapka. Nie wiem, czy ten ogień tam na dole też nie... Na początku...
Tutaj nie. No tu jest ładna drabka, też spoko. Dobra, tu są jakieś hardkory. Kurde, jakie mają łuki, nie? Dobra. To by było na tyle. Coś tu się stało. Żyjemy. Żyjemy. Tu będzie druga. Ale jazda. No tu jest hype totalny już. Tu jest hype totalny. Dobra, mam drugą. Jeszcze tutaj sobie sprawdzimy kolejne. Dobra, gdzie by była ta trzecia? Tu jest jedna. No tam chyba, nie? Zdecydowanie tam. Ale nie wiem, czy ta czwarta nie jest tutaj na dole, ale ona jest troszkę rozpalona. Nie chciałbym tutaj schodzić z tych dachów, bo to... To niebezpieczne. Ja bym musiał zobaczyć, czy tutaj nie ma posągu, ale niby jest. Oj. Niby jest posąg, nie? Dobra, rozpal. Kurde, co tu się dzieje? I jeszcze bym musiał tam na tą ostatnią wieżę chyba jakoś wejść. Ale to trzeba drabki szukać. Albo jakiegoś przejścia dachami. No serio? O nie, tu jest taki rzeźnik? Ja pierdykam, tu jest ten z noża. Tu jest ten z noża. Gdzie tu macie wejście drabką? Jest. Bo one są właśnie tak podpalone na niebiesko, więc spoko. Jest gitara. No to mamy chyba cztery. Ja nie wiem, czy teraz muszę wyjść z tego więzienia, czy... Czy już sobie pójdę po prostu tym więzieniem? W mieście została złamana pieczęć. Bardzo mnie to cieszy. Aha, i teraz mnie wyrzuciło już. No to pięknie. Dobra, czyli mnie wyrzuciło. Ordina liturgiczne miasto i teraz spokojnie możemy tutaj przejść. O kurde. O kurde. Dobra, to jest teleport. To jest teleport, który nas wyrzuci do nowej krainy. I wiecie, kto tam będzie, nie? Ja też wiem, nie będę już ukrywał. Bo tutaj bym w ogóle nie przychodził. Wiem. Wiem, nie będę świrował. Święte drzewo Mikeli. No to tu jest tak. Jest Mikela i Malenia. I tylko sobie odpalić właśnie... Tutaj to. Jak tu jest pięknie. Jak tu jest pięknie. Ojojo. To są ze stolicy, nie? Dobra, ja będę miał na wszelki wypadek właśnie ten... Ten ekwipunek. Ale jaja. Kurde, fajnie tutaj. Bardzo ładnie. No to sobie pofrunął. Pofrunął, jak wiatr. Dobra, skaczemy tu. Tam jest jakiś przedmiot jeszcze. Kurde. Złoty run, dyszka.
Tu to nie wiem skąd skoczyć. Na razie nie będę tego robił. O kurde, mrówki nawet. O kurde. Wiem dlaczego tutaj zginęliście, towarzysze. Wszystko wiem. Może być jeszcze sporo przedmiotów. Nie można lekceważyć takich przeciwników. Naprawdę nie można tego lekceważyć, bo to... rozbiją nas fest. Dobra, to akurat wezmę. Kamor. Tutaj uwaga, okej. Już bańki lecą. Płonące kule gazowe. O, runa. Kurde, serio mam szkarłatną już? No to ciekawie. Okej. Widzę drapkę. Trochę się bałem tutaj skakać. Czyli tu jest szkarłatna również. Szkarłatna zgnilizna jest tutaj. Pociągnij dźwignię. Wszystko fajnie, ale ja chcę tutaj. Do domku, do domku. Dobra. Czyżbyśmy dali radę dotrzeć, ale to jeszcze chyba daleka droga, nie? A co daje to? Mechanizm nie porusza się. To chyba gdybyśmy jakiś skrócik sobie ogarnęli, nie? Może z góry. Bardziej z góry, no. Chyba bardziej z góry. Dyszkarun. Serio? Lwia? Teraz tak, tu gdzieś można wejść do góry. Ale lokacja jest przepiękna, nie? Przepiękna, tam jest kolejne ognicho. Jest jakiś posąg. O kurde. Oni wyglądają jak z The Last of Us. Kurde, tam szczerze mówiąc chciałbym skoczyć. Chciałbym tam skoczyć, myślę, że się da. Tu jeszcze pójdziemy później na dół. Ale jaja. Czekajcie, tu myślę, że jakoś doskoczymy, dobra. Doskoczyliśmy. Talizman smoka. Czasami może być mocny, bo to jest niezmiernie zwiększa negację obrażeń niefizycznych. Niefizycznych, czyli jakaś różna magia, nie? Różna magia, czyli tutaj ładny talizmanik. Powiem wam, że ekscytująca kraina, nie? Ekscytująca. A że nie wybuchają ze zgnilizny? To dziwne. Dobra.
Dobra, spoko. O dziwo mocne to. O dziwo to mocne. Ja bym chciał się tam dostać właśnie. Semeczka, o kurde. Jak ktoś nas przygwoździ do ściany, to nic nie widzimy, nie? Ale dobra, mniejsza, zaraz się tu widzimy. Dobra, tu jest ten byczek, nie? Byczek Fernando. Tu sobie tamte 50 koła. A wezmę. Duża kość. O kurde. O kurde. Tego się nie spodziewałem. No tu jest jeszcze jakiś taki balkonik, nie? To nie jest skrót, nie. Złoty run. Dobra, zejdziemy na dół. I co, przez przypadek dostałeś? A tutaj się schodzi jakoś. Proszę, ale co wy robicie? Ja chcę od razu tutaj. To nie jest to ognicho? Tu było ognicho wcześniej. Kurde no. Powiem wam, że robią się problemy, ale przez multibossów po prostu, nie? Ajajaj, przez multibossów robi się tutaj gorąco. Robi się gorąco. Teraz zobaczcie, jeszcze można sobie wejść tutaj do góry. I jeszcze tam sobie zejść tą drabinką, ale... Sporo, sporo, jak w stolicy się czuję. Sporo przejść. Co my tutaj mamy? O, tu jest jakieś wejście na górę. Jakaś horda zombie. Coś tam jak nas dotyka, to szkarłatna jest, ale... Tam ewidentnie... A, czyli to jest jeszcze ta kapliczka, dobra. Albo można sobie tutaj wejść. No zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. Ale tu ewentualnie można przyjść. Tu ewentualnie jeszcze można przyjść, dobra, będę pamiętał. A ogólnie, żeby wam tutaj pokazać, to jesteśmy... O, na mapie teraz się nie da. Tam jest jeszcze jakaś drabka? Serio? Aha, bo tu byśmy zeszli. Dobra, tu byśmy zeszli i tam jest wejście. Dobra, to już czaję. Kurde. Dobra, będzie w porządku. Będzie w porządku. Ale potrafią tutaj, potrafią. Skomasowane ataki. Kolejny na 25, ale mega.
Kolejny na 25 do ulepszeń. Gdzie była ta altanka? Chyba tam. Dobra, fantastiko, nie dałem się. Tu jest ponury 8. Kurde, cały czas tamten tak truje. Co tu jest grane? Nie wiem, czy na razie chcę tutaj brać, ale... Złoty... To jest jakiś posąg, ale zobaczcie to, nie? Nic nie robi? No, nic nie robi jednak. Dobra, to odpoczywamy. Tu będę sobie już tak na zapas brał, bo gdybym był ledwo przy życiu, to to mi uratuje skórę, nie? I teraz możemy jednak tam iść, ale możemy też tutaj. Chusteczka. Oj, ślimok. Jest ślimok. Tam jest kolejny ślimok. Kurde. Jednak od razu ginął, nie? O, ten nie zginął. Dobra. Pij, brachu. I przesuń się. No nie, no dobra, zginęliśmy. Moim zdaniem to też by mogli kiedyś zmienić, ale... Dobra, nie zmieniajmy perfekcji, nie? Nie zmieniajmy perfekcji. Był ślimok. Bo na przykład niekiedy nie da się skoczyć przez coś, nie? I dosyć często się ginie przez to. Nie mówię o wejściu na drabinę, bo to jest klasyk. Te mrówki. Jakimś cudem żyjemy. Jakiś motyl aeoński. Ajajajajaj, tu jeszcze coś jest. Chyba będzie trzeba iść w dół, albo... Kurde, ponury 9. Mega. Albo ewentualnie... Tam w górę, nie? Oj. Niedobrze. Nie tutaj chciałem. Ale mamy drapkę, nie? Zobaczmy, może coś tu. Dobra, mamy drapkę. Ekscytacja niesamowita, wam powiem. Wiedząc, co się tutaj jeszcze kryje, bo akurat jedną rzecz wiem. Oj, tu możemy. No, no. Nie będzie łatwo tam skoczyć. Oj, nie będzie łatwo. Dobra, pójdziemy najpierw tutaj. Tam to już sobie daruję na razie, ale... Gdzie dalej? Ewentualnie tu, nie? O, może tutaj dołem sobie też wszystko zwiedzimy? Nie będzie problemu. Kurde, on też ma takie spowolnione te ruchy. Ajajaj. Co za panika gaming. Wyobrażacie sobie takie ruchy? To jest żart, nie? To jest po prostu żart, co się tu dzieje, ale... Tu jeszcze coś na dole może być. Dobra, mamy estusiki chociaż. A tu państwa.
O kurde. Są jakieś mocniejsze wersje, nie? Tych latających, bo to nie były takie mocne przeciwniki. To nie były takie mocne. Dobra, superancko. Ale przepiękna lokacja, nie? Dzień dobry. Uwielbiam magów. Uwielbiam magów, naprawdę. Wspaniała sytuacja. Chodźcie, chodźcie. Też mam trochę magii. Pokazać? Serio będzie kometą lutował? Nie wierzę. Kometą będzie lutował, nie? Najmocniejszym spelem w grze. Kurde, mocny. Chociaż to jeszcze nie jest kometa. Dobra, to jeszcze nie jest kometa. Ale wiecie, przez to zginę? Przez tego jednego zombiaka, który mnie tutaj atakuje. O, dokładnie. Dokładnie przez to się ginie. Eldenie. Dokładnie. Tak, właśnie przez to się ginie. Że się nie chciało ubić jakiegoś majtka za 5 punktów. Dobra. Teraz tak, tam jest ich dwóch. Niestety już nie mam mocnych ataków. Dobra, czyli ta kula już mnie obroniła, tak? Wyobrażacie sobie w ogóle, co tu się dzieje? Bo ja nie. Ja nadal tego nie ogarniam. Co tu się dzieje? Naprawdę. Dobra, wjeżdżam na pewnej w nich. Nie będę się nawet zastanawiał. Dobra, zmieniłem sobie też eliksir jak coś, bo ten jest jednak lepszy. Daje mi po prostu żyćko i tyle. Tamten, szczerze mówiąc, nie wiem jak do końca działa, bo czasami powinien już mi dać te żyćko, czasami nie i tak ciężko powiedzieć, nie? Dobra, pięknie. Tak to się powinno skończyć, chłopie, a nie? Będziesz mi tu mandolinę truł. Dobra, kamień kowalski 7. Jeszcze trochę damy radę. Run bohatera 4. Niezły run. Dobra, i tam jest jeszcze jakaś platforma większa. Sprawdzamy, sprawdzamy to. Kamień kowalski. Dobra, fajnie. To wygląda... Kurde, to wygląda na jakiegoś bossa. Ale nie tego. O kurde, dobra. To nie wygląda na bossa, tylko to jest boss. Loreta! O kurde! To był już taki, nie? Obrońca Lorety. A czemu ja... A, był tam Urani taki. Przepraszam bardzo, ale... Dlaczego ja nie mogę na koniu?
akurat tutaj oszukujecie. Dobra, dostał. Tak, to jest ta strzała. Zapędzimy go w kozi róg. Patrzcie tą miazgę teraz. Ale miazga. Kozi róg. Mistrzostwo Lorety. Loreta, rycerz świętego drzewa. 240 tysięcy. Sierp bojowy Lorety. Proszę państwa. Proszę państwa. Co to może za sierp? Taki, pod inteligencję. No. Powiem wam, że super. To chyba tutaj sobie zrobimy przerwę małą. Bo udało nam się odkryć krainę. To jest duży, duży plus. I tą krainą pójdziemy dalej. Ale widzę, że nie tylko ten wyczekiwany boss jest tutaj, ale jeszcze ktoś. No to fajnie, fajnie. Rozwój postaci. 1900. I jeszcze wytrzymałość na 40 też pójdę. Dobra, super, także na razie to tyle. Wielkie dzięki za oglądanie, dajcie znać, jak wam się podoba ta kraina. Tutaj święte drzewo Mikeli. Ale będzie trzeba jeszcze tutaj ogarnąć wszystko. No to nie lada gratka. Wielkie dzięki za oglądanie, tutaj cała playlista. Do zobaczyska, hej, hej, hej.